Thomas Hunt Morgan, jedna z najważniejszych postaci genetyki XX wieku, twórca chromosomowej teorii dziedziczności, za którą w roku 1933 otrzymał nagrodę Nobla. Thomas Morgan rozpowszechnił w badaniach genetycznych wykorzystanie muszki owocowej, z łaciny nazywanej Drosophila melanogaster. Za pomocą tego modelu zwierzęcego dokonał bardzo wielu interesujących odkryć na temat tego. Jaką rolę grają w chromosomy w dziedziczności, jak to się dzieje, że niektóre cechy mogą być sprzężone z płcią, i o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Tomas Morgan, jak już wiesz, wykorzystywał do swoich badań muszko owocową. To jest taki model zwierzęcy, który dla biologów dzisiaj bardzo powszechnie wykorzystywany jest wygodny. I praktyczny z wielu powodów. Po pierwsze, muszki owocowe hodowane w takich słojach, jakie o, tutaj widzisz to jest współczesne zdjęcie mnożą się niezwykle szybko, dlatego jeżeli chcemy badać dziedziczenie u tych zwierząt, to mamy bardzo wiele pokoleń następujących po sobie dosłownie w przeciągu dni co jest niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia dokonywania kolejnych odkryć. Druga sprawa jest taka, że hodowanie muszek nie jest sprawą bardzo drogą. W porównaniu z hodowaniem innych, większych zwierząt. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Muszki owocowe, które w, tej, w tym punkcie są doskonale poznane od strony genetycznej, pozwalają nam śledzić bardzo konkretne mutacje, czyli zmiany w genach, które powodują jakiś efekt. Fenotypowy, taki, który widać albo który w zachowaniu zwierząt można rozróżnić, i dzięki temu można zadawać pytania dotyczące tego, jak konkretne geny wpływają na bardzo konkretne cechy czy zachowania danego organizmu. Przed Tomasem Morganem nie byłoby to możliwe, ale w dzisiejszych czasach mamy taką możliwość, między innymi, właśnie dzięki temu badaczowi. Standardowe muszki Drosophila melanogaster wyglądały tak jak tutaj, o, w tym górnym panelu, i miały czerwone oczy. Po kilku latach badania, rozpoczął te badania w roku 1908, Thomas Morgan po krzyżowaniu wielu i wielu pokoleń między sobą, o, to jest przedstawione tutaj na tym schemacie, tu jest samica z czerwonymi oczyma, tutaj jest samiec z czerwonymi oczyma, wreszcie w biegu tych krzyżówek pokoleń, pokoleń zwierząt krzyżowanych między sobą, otrzymał mutanta, który miał oczy białe. Mutant, to jest, przypomnę Ci, w genetyce, Taki rodzaj zwierzęcia czy osobnika, który wykazuje cechę albo jakąś właściwość, która nie występuje w danej populacji zbyt często. Taką przeciętną cechę, którą ma bardzo wiele osobników w danej populacji, nazywamy zazwyczaj typem dzikim. A jeżeli coś jest Odchodzące od tego typu dzikiego, to często nazywamy to właśnie mutacją, a takiego osobnika mutantem. To nie znaczy, że z nim jest coś nie w porządku, w tym sensie, że albo będzie on gorzej przystosowany do środowiska, albo będzie w jakiś sposób miał trudności z przetrwaniem. Może tak być, ale nie musi. Sam termin mutant oznacza po prostu pewien stopień inności, to, że nie jest to zwierza, który wygląda albo zachowuje się identycznie jak osobniki typu, typu dzikiego, których jest najwięcej. Więc po wielu latach krzyżówek, takich osobników, jakie widzisz tutaj, samic z czerwonymi oczyma, i samców z czerwonymi oczyma, otrzymał wreszcie samca, który wyglądał zupełnie inaczej. Miał Białe oczy. Cecha ta wcześniej nie została udokumentowana. Dopiero Tomas Morgan to zrobił. Jeszcze dodam, zanim przejdziemy dalej do tego, jak wyglądały badania Tomasa Morgana w następnych krokach, że jeżeli chodzi o muszkę owocową, to chromosomy płci są u niej takie same jak u człowieka, to znaczy samice mają dwa chromosomy X, zaznaczam to dla ciebie w tej chwili. A samce mają jeden chromosom X i jeden chromosom Y. No i teraz, jak Thomas Morgan doszedł do takiego punktu, w którym odkrył tego dziwnego samca, mutanta z białymi oczyma, to zaczął się zastanawiać, dlaczego tylko samce z białymi oczyma się pojawiają, dlaczego ta cecha nie zdarza się u samic i wysnuł taką hipotezę, że być może jest tak dlatego, że jest to cecha w jakiś sposób. Sprzężona z płcią. Dzięki badaniom Satona i Bowarego, o których mówiliśmy w poprzednim filmie, Thomas Hunt Morgan wiedział już, że chromosomy są absolutnie kluczowe w dziedziczeniu i że bez nich dziedziczenie nie może się odbywać, i to skierowało go na odpowiednie tory. Także wiedza, którą zaczerpnął z prac Mendla, była tutaj kluczowa, i zaraz przekonamy się, dlaczego ta wiedza była dla niego tak ważna. Thomas Hunt Morgan zrobił Dokładnie to samo, co zrobił Mendel ze swoim grochem. Po kolei w sposób bardzo systematyczny zaczął rozrysowywać, jak wygląda rozkład konkretnych cech, czy też konkretnych fenotypów w kolejnych pokoleniach. Przyjrzyjmy się najpierw temu pierwszemu pokoleniu. Które nazywa się pokoleniem rodziców z łaciny parentes. Jeżeli nie wiesz, o czym teraz mówię, to odsyłam cię do filmów dotyczących dziedziczenia Mędlowskiego. Tam to jest wszystko wyjaśnione w sposób bardziej szczegółowy. Wskażę ci jeszcze, że jeżeli chodzi o oznaczenia w genetyce, to często jest tak, że jeżeli się odkryje w danym genie jakąś mutację, to tę mutację zaczyna się oznaczać konkretną literą. W tym przypadku to była litera W od angielskiego słowa white, które oznacza kolor biały. Mutanta oznacza się zazwyczaj po prostu taką literką, którą się wybrało dla tej mutacji. Natomiast typ dziki oznacza się tą literką, dodając do niej symbol plus, co oznacza, że ten gen występuje tutaj w formie najczęstszej. No i kiedy Thomas Hunt zaczął krzyżować Muszki owocowe, samice, które miały normalny czerwony kolor oczu, z samcem, który miał oczy białe, odkrył, że w pierwszym pokoleniu, które nazywamy F1, nie było żadnych zwierząt, ani samców, ani samic, które miałyby oczy białe. Pamiętasz może, że bardzo podobna sytuacja zdarzyła się w badaniach. Tomasza Mendla. Krótko przypomnę Ci ten rysunek. To dotyczy w tym przypadku grochu i kolorów grochu. Tutaj mamy pierwsze pokolenie parentes. Tutaj jest F1, w którym mimo, że w pokoleniu rodziców białe płatki kwiatów występowały, to tutaj się w ogóle nie pojawiało, a cecha pojawiła się z powrotem w pokoleniu trzecim. Tak to wyglądało w badaniach Mendla. Powody tego były troszeczkę inne, ale zbliżone do tego, co miało znaczenie dla badań masa Morgana. Tak więc nie był on kompletnie zaskoczony takim obrotem rzeczy, ponieważ we wcześniejszych badaniach Mendla podobna sprawa już się zdarzyła. No i teraz przyjrzyjmy się temu bliżej, dlaczego to tak wygląda, że w pierwszym pokoleniu w ogóle te białe oczy się nie pojawiają. I jeżeli oglądałeś filmy o Mendlu, to może już się domyślasz, dlaczego. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie samic. Tutaj mamy pokolenie pierwsze OF1, które jest pokoleniem potomnym, pokolenia rodziców, w którym przypomnę, muszka samica miała oczy czerwone, w związku z tym był to typ dziki i ona na obydwu swoich chromosomach X miała allel. Niosące oczy czerwone, natomiast samiec na swoim jednym chromosomie X, bo samce mają tylko jeden chromosom X, miał ten zmutowany allel, który dedykuje oczy białe. No i w pierwszym pokoleniu przyjrzyjmy się najpierw samicom, jest ich 50% i 50% mamy samców, tak to się zazwyczaj rozkłada. O, mamy samice, które mają jeden chromosom X, na którym mają allel W czyli ten od oczu czerwonych i jeden, na którym mają allel W, który dedykuje oczy białe. Ale mimo to samice mają oczy czerwone. Wynika z tego, że W+, czyli ten allel dziki, jest tutaj cechą dominującą. No i teraz w przypadku samców, które mają tylko jeden allel W+, to żeby samiec mógł być samcem, to od swojego Przodka, w tym przypadku rodzicielskiego samca, musiał odziedziczyć chromosom Y. Chromosom Y nie niesie w ogóle informacji o kolorze oczu. Dlatego, jak widzisz tutaj o poniżej, na tym chromosomie w ogóle tego allelu, o którym dzisiaj rozmawiamy, a właściwie tego genu, żadnego jego allelu po prostu nie ma. No a od swojej przodkini, matki, odziedziczył allel który znajduje się na chromosomie X, tylko taki, jaki mógł odziedziczyć, ponieważ ten jego przodek, samica, miała tylko allele W na swoich chromosomach, no więc to odziedziczył samiec. W związku z tym, w pierwszym pokoleniu w ogóle ta cecha nie pojawiła się u samców ani u samic. U samców, dlatego że w ogóle nie został im przekazany ten allel, z chromosomem X u samic, dlatego że mimo, że ten allel został im przekazany przez samca, dlatego że samiec przekazał swojego X samicom, dlatego żeby one w ogóle mogły być samicami, to jest konieczne. Mimo, że ten allel się tutaj pojawia, to allel dziki jest w stosunku do niego dominujący, ten, który odziedziczony został po matce w tym przypadku. No i w związku z tym u samic ta cecha się nie objawia, mimo że jest dziedziczona, ponieważ allel W jest tutaj allelem dominującym. No ale teraz przyjrzyjmy się, co Thomas Morgan odkrył, kiedy skrzyżował ze sobą pokolenie F1. Teraz przyglądamy się temu, co się stało w pokoleniu F2, czyli wziął on po prostu te zwierzaki z pokolenia F1, skrzyżował je między sobą. No i teraz zobaczmy, co z tego wyszło. W kolejnym pokoleniu, pokoleniu F2, otrzymał on następujący rozkład cech. Tutaj po lewej stronie będziemy mieli samice, a po prawej stronie samce. Zobacz, o, tutaj jest dla ciebie zaznaczone, żebyś widział jak się rozkładają konkretne chromosomy i niesione na nich geny. Z tej strony będą te geny, które przyszły z gametami męskimi, a z tej które przyszły z gametami żeńskimi, no i samice mamy po tej stronie. O, tutaj są samice, a po tej stronie mamy samce. Zobacz teraz na samice. W przypadku samic mogły one otrzymać albo od swojej matki albo mogły otrzymać allel na chromosomie X, który był W, albo taki, który był po prostu W. Czyli ten, który dedykuje oczy białe. Natomiast od swojego ojca, jedyne, co on miał w kwestii chromosomu X, jedyny allel, jaki tam mógł być, to był allel W. No więc w związku z tym samiczki mogły mieć taki genotyp, jaki widzisz tutaj, czyli podwójny chromosom, podwójny chromosom X, na każdym z tych chromosomów allel W, dedykujący oczy czerwone, albo jeden od ojca w i od matki w+. W takim przypadku znowu, podobnie jak w pokoleniu pierwszym, mają oczy czerwone, dlatego że w+ jest dominujące w stosunku do w. Samce natomiast. Przyjrzyjmy się teraz samcom. Samce natomiast mogły albo odziedziczyć od matki swojej x, który niósł w+ albo x, który niósł po prostu w. Od Ojca zawsze dziedziczą y, dlatego że żeby być samcami, no to muszą odziedziczyć ten y, na którym, jak już wiemy, w ogóle tego genu, o którym dzisiaj rozmawiamy i który nas interesuje, nie ma. Tak więc w przypadku samców, jeżeli otrzymały one chromosom X od, od matki, który miał allel W+, to miały one oczy czerwone. Ale jeżeli otrzymały chromosom X, na którym był allel W, to miały oczy białe I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tylko u samców mogła się ta cecha ujawnić. Odpowiedź jest taka, że nie dość, że jest to cecha sprzężona z płcią, to oczy białe są w stosunku do oczu czerwonych, recesywne. To znaczy, że wtedy, kiedy u samicy, nawet kiedy ona będzie miała ten allel oczu białych, to nie objawi się ta cecha, dlatego że będzie ona niejako zakryta, ukryta tym, że jest allel dominujący W, w drugim chromosomie. Tak więc na podstawie tej wiedzy Thomas Morgan po pierwsze udowodnił pierwszy raz, że cechy mogą być sprzężone z płcią, że mogą być niesione na tych samych chromosomach, które decydują o tym, jaka jest płeć zwierzęcia, i w związku z tym razem z tą płcią przekazywane. Czyli zobacz. Zależnie od tego, czy muszka była samicą, czy była samcem, mogła otrzymać taki sam gen, taki sam allel, ten, który mógł powodować powstawanie oczu białych, ale tylko u samców ta cecha mogła się ujawnić. I to było pierwsze wielkie odkrycie Tomasa Hanta Morgana. Oprócz tego, chciałam, żebyś z dzisiejszego filmu zapamiętał jeszcze jedną rzecz. Nowy termin, o którym wcześniej nie mówiliśmy: chemizygota. Chemizygota to taki organizm, który ma tylko jeden allel danego genu. Pamiętasz, że homozygota to jest taki zwierzak, jak o, ta samica tutaj po lewej stronie, ma dwa allele tego samego genu, takie same allele, to jest homozygota. Heterozygota masz tutaj, to jest zwierzę, które ma dwa różne allele tego samego genu. Natomiast hemizygota, Hemizygota, o, zapiszę to słowo dla Ciebie do końca. Hemizygota to jest takie zwierzę, jak nasze samce w dzisiejszym przykładzie. To jest zwierzę, które ma. Tylko jeden allel danego genu. W tym przypadku jest tak, dlatego że ten allel jest dziedziczony na chromosomie X, a każdy samiec ma tylko jeden chromosom X. Tak więc chemizygota to jest takie zwierzę, które ma tylko jedną kopię danego genu, niezależnie od tego, czy to będzie allel recesywny, dominujący, czy jakikolwiek inny. Ten termin określa po prostu to, że ta kopia jest jedna, jedyna. Ostatnią rzeczą, którą chciałam, żebyś wiedział o Tomasie Morganie, jest to, że jego odkrycia dotyczące cech sprzężonych z płcią to był dopiero początek. W biegu swoich badań on odkrył jeszcze wiele różnych mutacji umuszek. Tutaj widzisz, że miały one różne kolory tłowia, różne skrzydła, różne kolory oczu, różne czułki. Otworzyła się ogromna pula badań na temat. Konkretnych genów i tego, jak wpływają one na różne cechy. Oprócz tego był on odkrywcą crossing over, tak więc jego dokonania dla genetyki naprawdę są nieprzecenione. Ale te kolejne odkrycia i ich znaczenie to już temat na zupełnie nowy film. Do usłyszenia następnym razem.